Nie wiem, czy bym się tym widział. Mam nadzieję, że mam. Wiecie, ja jestem fanem namaszczenia i jestem fanem życia. Chciałabym krótko do Was się powiedzieć na temat bycia prowadzonym przez Ducha Świętego. Wiecie, ja po prostu wiecie, że Bóg jest z nami i Bóg jest obecny na tym miejscu. We mnie coraz bardziej wzbudza się szacunek do Jego osoby. On jest święty i ja chcę mieć święte podejście do namaszczenia, z którym On do nas przychodzi. Namaszczenie nie jest nam dane po to, żebyśmy, kiedy wyjdziemy z tego pomieszczenia, żebyśmy o tym wszystkim zapomnieli. Namaszczenie zostało nam dane do wykonania konkretnego zadania. Ojcze, dziękuję za Twoją obecność. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś. Ja w imieniu Jezusa ściągam każdą zasłonę z umysłów ludzi. Ja modlę się, aby to słowo usługiwało dzisiaj ludziom. Ja modlę się, aby ludzie zrozumieli wagę i potęgę Twojego namaszczenia. Przyjaciele, bez spotkania osobiście Jezusa Chrystusa nie mamy szans na to, aby jakiekolwiek nauczanie ono się po prostu przylepiło gdzieś do naszego życia. Bez osobistego spotkania Jezusa Chrystusa, czyli to, o czym my tak wszyscy krzyczymy, o tym nowym narodzeniu, bez tego nowego narodzenia nie ma szansy, aby cokolwiek w nas zostało. My możemy to zacząć różnie używać. Możemy mówić, że mamy w nas dziury i tak dalej, ale ile lat można mieć dziury? Ile lat można mieć w sobie dziury? Rozumiecie? Chciałabym, aby nikogo w tej wspólnocie nie było, kto nie poznał osobiście Jezusa. Ja poznałam osobiście Jezusa i o tym między innymi chcę Wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ nowe narodzenie zostało spłycone do pułapu jakiegoś szmatławca. Dzisiaj nowe narodzenie wielokrotnie nie znaczy nic. A dopiero kiedy człowiek jest na nowo narodzony, dopiero wtedy jest w stanie odebrać Boże prowadzenie. Dopiero wtedy Bóg może namaścić takiego człowieka. Może część z Was została intelektualnie przekonana. Może ktoś Ci powiedział, że tak jest dobrze w kościele. Rozumiecie? Kiedy Artur wyszedł z więzienia, kiedy najpierw w liście do mnie napisał, że poznał osobiście Jezusa, ja myślałam, że on zwariował. I przez półtorej roku oglądałam jego życie. I to było dla mnie dziwne życie. Ja nie rozumiałam tego, ale ja w jego obecności natychmiast wiedziałam, że ja nie poznałam Jezusa. Ja mówię, kurczę, ja nie poznałam Jezusa. Ja w jego obecności, w obecności świętej osoby, w ciągu 5 minut wiedziałam, że nie poznałam Jezusa. Pytanie, jak żyjemy? Jak żyjemy? Ja się modlę, aby nasze poselstwa, głoszenia i zwiastowania, aby one miały taki charakter, że ludzie będą pokutować, dlatego że powiedzą, prawdziwie Bóg jest z nimi. Kiedyś taka mała książeczka była, oni znali swojego Boga. Oni znali swojego Boga. Oni żyli tak, jak znali swojego Boga. I kiedy on wrócił do domu i ja go oglądałam, to ja, kiedy on się przybliżał do mnie, to ja wiedziałam, że ja nie poznałam Jezusa. I znacie moje świadectwo i wiecie, że kiedy jechałam z Kuta kajdanami w policyjnym radiowozie, to zawołałam do tego Boga, o którym On mi mówił. On mi mówił o Jezusie, że On za mnie umarł i że kiedy oddam Mu swoje życie, to będę miała tak jak ja, ale ja nie miałam takiej potrzeby. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że jak ważne jest spotkanie z Jezusem. Nie ma nic innego, trzeba spotkać się z Jezusem. Jeśli nie spotkałeś Go, to chcę, żebyś Go dzisiaj spotkał. I kiedy ja weszłam do tego prokuratora, a jechałam z Kuta kajdanami i powiedziałam, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś żywy, to ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. Bałam się o mojego 4-letniego syna, został sam w domu, z policją. Poprosiłam tylko, żeby moją teściową wezwali.
żeby nie poszedł na izbę policyjną. I kiedy weszłam do tego prokuratora, to on do mnie powiedział, że ja jestem wolna. Ale ja dalej nie miałam takiej potrzeby, żeby Jezusowi oddać swoje życie. Rozumiecie? A Bóg powiedział, że owce mojego głosu słuchają i za innym nie pójdą. Czy znasz głos swojego króla? Czy ty znasz głos swojego króla? Wiecie, Bogu bardzo zależy, abyś tego osobiście spotkał. Abyś miał to spotkanie z Nim. Aby to spotkanie było realne i to dopiero to spotkanie przemienia życie ludzi. Rozumiecie? I kiedy ja wyszłam wolna od tego prokuratora, ja dalej nie miałam takiej potrzeby, aby jemu oddać swoje życie. Ja byłam po prostu sprawiedliwa. Byłam poraniona i byłam sprawiedliwa. Ja śmieję się teraz, mówię, że mówiłam, że ja i Jezus, to ja myślałam, że mamy coś ze sobą wspólnego. Jego zabili, a mnie chciano zabić. Ale wiesz, została mi w domu po nim Biblia i tak w ogóle mówię, Boże, jest mi źle. Jest mi po prostu źle. Ja zaczęłam go szukać, wiesz, zaczęłam czytać tą Biblię. Jeszcze raz mówię, On chce się z tobą spotkać. Rozumiesz? Bóg chce się z tobą spotkać. Nasza praca, ona nie może być na warunkach intelektualnych, że my w sposób intelektualny przekazujemy ludziom informacje. Wiesz, tam poznałem Jezusa i dalej se żyję tak, jak se żyję. Rozumiesz? Ja w ogóle kocham Jezusa, On ratował moje życie. Ja żyję dzięki Niemu, rozumiecie? Ja żyję dzięki Jezusowi. Gdyby nie Jezus, to ja bym nie żyła. Ja bym nie żyła fizycznie i w ogóle bym nie żyła. I ja zaczęłam czytać tą Biblię i ja mówię, Boże, w ogóle mówię, ja w ogóle czuję się taka dobra. Czuję, że jestem normalna, czuję, że jestem ofiarą jakiegoś całego, mówię, głupiego systemu i jego życia. W ogóle mówię, o co chodzi. I przeczytałam, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I wiesz, ja po prostu, a Jezus wszystko podniósł do rangi serca. I ja sama w moim domu, w pokoju, na klęczkach, mówię, Boże, ja w ogóle potrzebuję zbawienia. Ja potrzebuję, żebyś Ty uratował moje życie. Rozumiecie? Jezus jest żywy. Zobaczcie, w ogóle on do nas przychodzi, on z nami jest. Dlaczego? Bo między innymi ja mam świadomość rzeczy świętych i ja w ogóle czczę w swoim życiu namaszczenie. Ja wiem, co ono oznacza. Zostałam namaszczona do wykonania konkretnego zadania, a nie po to, żeby z tym namaszczeniem wyjść i się w ogóle, wiecie, bujać i tak dalej. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. I dopiero od bliskiej relacji z Bogiem, od spotkania z Nim twarzą w twarz, my ciągle o tym mówimy, twarzą w twarz, ale żeby się spotkać z Jezusem twarzą w twarz, to trzeba się uznać za martwego. Ja musiałam się uznać za martwą. Choć tak naprawdę nie miałam jakichś grzechów w sobie, to musiałam się uznać za martwą. Jestem martwa, przyjdź do mojego życia, ożyw mnie. Jestem martwa, przyjdź do mnie, ożyw mnie. Jezus przyszedł do chorych, a nie do zdrowych. Ten, kto dalej się uważa za zdrowego, to on mu w ogóle pomóc nie może. Jeśli dalej uważasz się za zdrowego, to on nic dla ciebie nie ma, bo on przyszedł do chorych. Do chorych przyszedł Jezus. Ja musiałam, ja we łzach leżałam i wołałam, mówię, Boże, uratuj mnie od samej siebie. I chcę ci powiedzieć teraz ważną rzecz. Kiedy przyszedł do mojego życia, kiedy go zaprosiłam aktem wiary, jako swojego Pana i Zbawiciela, to przyszedł do mnie potężny Jahwe i przez 2 lata i 3 miesiące nie istniał dla mnie mój mąż. Rozumiecie? Jakie problemy dzisiaj mamy? Przez 2 lata i 3 miesiące on przestał dla mnie istnieć, a jestem kobietą. Został w domu Wiktor. Rozumiecie? Mieliśmy dziecko. Przestał dla mnie istnieć. Do mnie przyszedł król. Przyszedł do mnie Jeszua. Jeszua przyszedł do mnie i zamieszkał we mnie. Dlatego pierwszym naszym poselstwem przez kilka dobrych lat to było poselstwo o nowym narodzeniu. Nowe narodzenie to potężna broń na diabła, ale nie intelektualna pogadanka. Rozumiecie? To nie działa. To nie działa. Nowe narodzenie jest dla ciebie. Chcę, żebyś wyszedł dzisiaj z tego spotkania z taką świadomością, że poznałeś Jezusa. Że ty wiesz, że wiesz, że wiesz, że poznałeś Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie, w tym samym czasie, kiedy Artur siedział w więzieniu,
To było dokładnie 2 lata i 3 miesiące. Stwierdzili u mnie mienie Guczulaka przysadki mózgowej z uwagi na przeżyty stres. Ja sobie zrobiłam okulary. Nawet w tych okularach zaczęłam chodzić. Ale w tym samym czasie byłam tak zafascynowana Duchem Świętym. Ja się zakochałam w Jezusie. Nieraz ludzie do mnie mówią, dlaczego ty tak w ogóle, jakim prawem ty tak śpiewasz? Ja mówię, bo ja kocham Jezusa. Nie wiem, kim dla was jest Jezus, ale dla mnie jest moim osobistym Panem i moim osobistym Zbawicielem. Dlatego mogę śpiewać, zakochałam się w tobie, Jeszua. Rozumiecie? A uwielbienie to nie jest odśpiewanie piosenki. Ja to, co robię, to robię z wdzięczności dla mojego Króla, bo ja poznałam mojego Króla. Ja, żebym tu miała zostać sama, to ja i tak Go będę uwielbiała. I w ogóle, żebym miała zostać w życiu sama, to i tak Go będę uwielbiała. Rozumiecie? Bo On uratował moje życie. On mnie namaścił wewnątrz mnie i przysposobił mnie do tego, abym Go słuchała wewnątrz. Rozumiecie? Bóg nie chce nas prowadzić z zewnątrz. Z zewnątrz to w ogóle można kogoś uczyć, kto nie poznał Jezusa. Można mu udzielać jakiejś tam mądrości. Ja z zewnątrz usługiwałam teraz w ogóle przez jakiś czas mojej siostrze. Ona nie chciała się pojednać z Bogiem, ale skorzystała z tej zewnętrznej mądrości. I na tyle była odważna, że wyjechała do Anglii. Ale nie pojednała się z Bogiem. Zobacz, jak jest w twoim życiu. My w tym kościele uwolniliśmy tyle ognia i tyle namaszczenia, rozumiecie, że to jest szok po prostu. To jest po prostu szok. Tyle uwolniliśmy ognia i namaszczenia. Wczoraj na szkole Krzysztof Paczos mówił o tym, że namaszczenie świętego jest we mnie i ono mnie poucza. I tam dalej jest napisane, że chodźcie w Chrystusie, tak jak Go poznaliście. Ja poznałam takiego Boga. Ja poznałam takiego Boga. Ja pokutowałam realnie z grzechów. Rozumiecie? Realnie. Choć ja miałam tylko grzechy mojego serca. Na zewnątrz ich nie popełniałam, bo nie byłam na tyle odważna. Bo byłam stłamszona przez świat. Pewnych rzeczy nie zrobiłam nigdy fizycznie, bo po prostu się bałam. Ale wewnątrz mojego serca byłam wszystkim. Złodziejem, cudzołożnicą. Rozumiecie? Wiecie o tym, że kończyłam szkołę fryzjerską i kiedy oddałam swoje życie Bogu, On mi zaczął takie rzeczy przypominać. Ja w ogóle wiedziałam, że ja jestem święta. Ja miałam odrazę do rzeczy nieświętych. Ja nawet po kilku latach zadzwoniłam do mojej szefowej. Ja mówię, pani Jadziu, ja chciałam panią przeprosić. A za co? Ja mówię, bo ja farb od pani ukradłam. Rozumiecie? Nie mówię, żebyś to robił. Ja to zrobiłam, bo ja poznałam Jezusa i ja miałam wewnętrzne prowadzenie. Ja poznałam Jezusa i On mnie prowadzi wewnątrz mnie. Bez wewnętrznego prowadzenia, czyli bez osobistego spotkania się z Jezusem, nie masz szans. Nie masz szans na tym podłym świecie. Nie masz szans. On mnie w taki sposób prowadził. I kiedy ty pojednałeś się z Nim, tak? To On cię przysposobił do zupełnie innego funkcjonowania. Nie do tego, żeby cię z zewnątrz prowadził człowiek, ale do tego, żebyś rozpoznał to namaszczenie. To namaszczenie, które jest, które przychodzi, ono przychodzi po to, żebyś ty wiedział. Pytanie, jaki masz stosunek do tego? Jaki masz stosunek do namaszczenia, które przychodzi od Boga? Jaki masz stosunek do prawdy? Prawda jest głoszona, mówimy tyle rzeczy, tyle cennych rzeczy. Tyle cennych rzeczy, wczoraj tam stoję, mówię, Boże, 4 złote płyta za fundamenty, tyle lat przeżycia. 4 złote, takie tanie. Tyle lat pracy z Bogiem, 4 złote fundamenty wiary. Grzech, żeby tego nie słuchać. Grzech. Pytanie, jaki masz stosunek? Jaki masz stosunek do prawdy? Jaki masz stosunek do namaszczenia? Bóg dziś uwolnił namaszczenie. Ja w ogóle myślałam, że nie będę w stanie nic powiedzieć. Jestem w stanie głosić bez Biblii i jestem w stanie głosić bez notatek. Dlaczego? Bo namaszczenie mnie usługuje. Bo namaszczenie świętego jest na mnie. Jest napisane, że namaszczenie mnie poucza. Chrystus, który mieszka wewnątrz mnie, On mnie poucza. Kiedy Artur wyszedł z więzienia, to ja byłam nieodrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. I wewnątrz siebie dostał przekonanie, że mam je wziąć jako swoją żonę.
wziął mnie jako niewierzącą. Chcę ci nakreślić rangę wewnętrznego przekonania. Bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. Bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. Dostał później słowo i był wewnątrz przekonany, tak, że mnie bierze za żonę. I co? W krótkim czasie ja się nawracam. Nikt nie da ci takich informacji. Są sytuacje, w których w ogóle ja nie mam dla ciebie już żadnej pomocy, nie mam dla ciebie już żadnego słowa, ale namaszczenie, które rozpoznasz w sobie, ono ci będzie usługiwać. Duch Święty, który mieszka w tobie, chce ci usługiwać. Kiedy odrodziłam się z Bożego Ducha, to właśnie od Niego dostałam taką informację. Z uwagi na rangę przekleństwa, jaka jest w twoim domu, z uwagi na twoją praprababkę, prababkę, babkę i matkę, nie flirtuj z alkoholem. Nikt nie był w stanie mi tego powiedzieć. Żaden pastor, żaden usługujący. Rozumiecie? Ale namaszczenie, które jest we mnie, Duch Święty, który mieszka we mnie, to On mi to powiedział. Dlaczego? Bo On mnie zna. Bo On mnie zna. Bo On mnie zna. Kiedy Artur siedział jeszcze w więzieniu, wczoraj widzieliście tego Bogdana. W ogóle Bogdan był dla mnie jak ojciec. Pierwszy wyszedł z więzienia i po prostu o mnie dbał. Dzwonił do mnie i mnie usługiwał przez telefon. I kiedy... I wiecie, w ogóle... weź za rękę. Ja często wezmę kogoś za rękę. W ogóle mówię, nie poznał Jezusa. W ogóle mnie nie poznał Jezusa, rozumiecie? Bo ja poznałam Jezusa. Ja wiem, jak Jezus pachnie. Ja wiem, jak On pachnie. Bóg to nie religia. To żywa osoba. To żywa osoba. Kiedy ja miałam tą relację z tym Bogdanem i w ogóle, wiecie, mówił do mnie bardzo cenne rzeczy. Nie znałam go. Znaliśmy się tylko przez telefon. Ale to była pierwsza osoba w moim życiu, po moim nawróceniu, z którą miałam taką relację. Nie widzieliśmy się nigdy, ale rozumieliśmy się bez słów. I wiecie, kiedy poszłam po moim nowym narodzeniu, bo Artur siedział w więzieniu, kiedy po moim nowym narodzeniu poszłam do kościoła zielonoświątkowego, to tam mi wsadzili do głowy różne rzeczy. Różne rzeczy mi wsadzili do głowy. I kiedyś Artur do mnie przez telefon powiedział, wiesz, Bogdan jest katolikiem. I ja natychmiast przestałam od niego telefon odbierać. I on do mnie w ogóle pisał, Agata, co ty? W ogóle, co ty? O co tobie chodzi? A Duch Święty w ogóle, wiecie, mówi, to jest twój brat. To jest twój brat. To jest twój brat, to nie jest obca osoba. To jest twój brat. Ale ja miałam w głowie, że katolik, rozumiecie, nie mógł się spotkać z Jezusem. Wiecie, potem w ogóle przepraszałam go, mówię, w ogóle przepraszam cię. I kiedy wczoraj ten Krzysztof tutaj siedział, ja nie znam człowieka. Ja zamieniłam z nim tylko 4 zdania. 4, ja mówię, tata! Rozumiecie? To jest człowiek, który pojednał się z Bogiem. To nowo narodzony człowiek. Odrodzenie zamanifestowało się w jego duchu. Ja zawsze jak się widzę, witam się z Bogdanem, to Bogdan mnie wita tak. Całuje mnie w czoło, po prostu mnie kocha. Rozumiecie? Jest naszym przyjacielem. On po prostu mnie kocha. Jest moim bratem. Bardzo ważne jest spotkanie osobiste Jezusa. Bez tego nie będziesz się nigdy czuł częścią Kościoła. Nigdy nie poczujesz realnej miłości do braci i do sióstr. Ja zawsze mówię, Boże, ja chcę być częścią Twojej armii. Częścią Twojej armii. Ja jestem wdzięczna Bogu za wszystkich tych, o których się modliliśmy dzisiaj. Że ludzie przykładają swoją rękę do pługa. Nigdy się nie odwracajcie. W ogóle, bo za Twoimi plecami jest wróg. A z przodu są ci, którzy ci kibicują. Z tyłu jest twój wróg, a z przodu są ci, którzy kibicują tobie. Rozumiecie? Nowe narodzenie to przejście ze śmierci do życia. Spójrz dzisiaj w swoje serce i zobacz, jaki masz w ogóle stosunek do prawdy. Jaki masz stosunek do prawdy? Ja już mówiłam wam kiedyś, że my możemy tutaj wzbudzić huragan! Huragan! Możemy skakać, krzyczeć. Wiecie w ogóle?
Jezus, w ogóle Jezus jest z nami, rozumiecie to? Rozumiecie, co to w ogóle znaczy? Dla mnie to jest święte! To jest święte. Ja tak go znam, że ja wiem, kiedy w ogóle ktoś ma w klawisz uderzyć. Ja wiem, kiedy mam uderzyć w perkusję. Ja wiem, kiedy chłopaki mają grać, bo ja wiem, co jemu się podoba. Bo on przyszedł do mojego życia. Ja go poznałam osobowo, nie z opowiadania. Osobowo. Osobowo. Czy poznałeś Jezusa? Żadno namaszczenie nie będzie ci usługiwało na dłuższy czas, jeśli osobiście nie spotkałeś się z Jezusem. Rozumiecie? Jeśli osobiście nie spotkałeś Jezusa Chrystusa, to żadno namaszczenie, ono po prostu tobie nie będzie usługiwało. Jeśli wstydzisz się teraz i nie chcę tego robić, przyjdź później, pogadamy, bo po prostu opowiem ci o Jezusie. Kiedyś jak byłam na spotkaniu przebudzeniowym, bardzo długo głosili ludzie. I jeden po drugim, namaszczenie takie było. Rozumiecie? Kilka godzin uwielbienie, jeden świadectwo, drugi, trzeci, czwarty. Na koniec my już wychodzimy, pastor mówi, wejdź jeszcze na koniec, opowiedz ludziom o Jezusie. Rozumiecie? Opowiedz ludziom o Jezusie. Czy znasz Jezusa? Czy znasz Jezusa? Czy znasz tylko tą Biblię? Czy znasz tylko tą Biblię? Ta Biblia nic nie znaczy dla nas, jeśli nasz duch jest martwy. Ona nic nie znaczy. Nic. Ja kiedy odrodziłam się duchowo, to dopiero zaczęłam z tej Biblii rozpoznawać, kim jestem. Najpierw przyszło nowe narodzenie, a potem z tego słowa zaczęłam rozpoznawać, kim ja jestem. Wierzycie w wewnętrzne prowadzenie? Mówię teraz do tych, którzy poznali osobiście Jezusa. Wiecie, że Duch Święty chce nas prowadzić. To jest osoba i On chce nas prowadzić. Wiecie, że ja nie ruszam pewnych rzeczy, bo nie mam takiego prowadzenia. Ja ich nie ruszam, bo nie mam takiego prowadzenia. Znam głos mojego pasterza, za innym nie pójdę. Mój pasterz w różnych sytuacjach nic do mnie nie mówi, więc ja nie ruszam tej sytuacji. Nie mam takiego przynaglenia, żeby do każdego podejść. Wiesz, Pan ci powiedział, Pan mi powiedział. To jest jakiś szok. Czy ty masz wewnętrzne prowadzenie w ogóle w tych wszystkich rzeczach, które robisz? Czy masz wewnętrzne prowadzenie? Czy robisz tak, bo tak się robi? Wszyscy gadają to i ja gadam. Ludzie, wewnętrzne prowadzenie. Bóg jest duchem i prowadzi nas jak? W duchu. Czyli daje nam wewnętrzne świadectwo, tak? On mówi do nas. On mówi do nas. Nie chcę, żeby to było żadne nauczanie. Chcę, żeby to było poselstwo. Chcę, żebyście wiedzieli, że nowe narodzenie jest dostępne dla każdego. Nowe narodzenie jest dostępne dla każdego. Możesz mieć swoją osobistą relację z Jezusem. Jezus jest wielki i potężny i On ma miejsce dla każdego. Musisz spojrzeć dzisiaj w swoje serce i zobaczyć, czy cokolwiek te rzeczy, które ja do tej pory słyszałem, czy one mi usługują, czy one mi nie usługują. Bo jeśli ci przez lata te rzeczy nie usługują, to może jest taka opcja, że nie pojednałeś się z Bogiem. Że się z Nim po prostu nie pojednałeś. Wiecie, zobaczcie, ja w ogóle, jak ja pytałam Boga, mówię, Boże, a jak ja mam przebaczyć Arturowi? I wiecie, że mnie tego nikt nie powiedział. Bo mnie żaden usługujący nie był w stanie powiedzieć, co zrobić z takim kalibrem. Co z takim kalibrem zrobić? Co zrobić z taką sytuacją? Chciał mnie zabić. Zdradził mnie ze wszystkim, co nie uciekało na drzewo. Rozumiecie? Co zrobić w tej sytuacji? Bóg do mnie mówił wewnątrz mnie. Ja rozumiem, czym jest to przekonanie. Czym jest to namaszczenie, które mi wewnątrz mnie usługuje. On mówił do mnie. Podejmij decyzję, a ja uleczę twoje serce. Ja wie, okej, ale jak mam mu ufać? W ogóle mu nie ufaj. Ufaj mi. Ufaj mi.
On w ogóle wie, że w Jezusa jako w osobę, we mnie zamieszkała osoba w postaci Ducha Świętego i On do mnie mówi, On nie milczy, On we mnie jest, On we mnie jest. We mnie jest korek, tak? Do odetchnięcia i do zamknięcia. To ja jestem Panem namaszczenia, które jest we mnie. Rozumiecie? To ja jestem Panią namaszczenia, które jest we mnie. Czemu mamy takie uwielbienie? Bo ja rozumiem namaszczenie. Bo ja jestem szefem tego namaszczenia. Bóg mieszka we mnie, to religia, wiesz, bo jak Pan zechce. Pan zechciał! Na krzyżu Golgoty zechciał, powiedział, tak wykonało się, amen, koniec. Kto mnie przyjmie w ogóle, diabeł ma pozamiatane. Nie ma opcji bez wewnętrznego prowadzenia, abyśmy żyli szczęśliwie na tej ziemi. Abyśmy wiedli szczęśliwe życie. Nie ma takiej opcji. Jeśli ty nie będziesz wierzył wewnętrznemu prowadzeniu, tak, to w ogóle nikt nie jest w stanie ci pomóc. Pewne odpowiedzi są tylko w tobie. Tylko. Nikt ich nie zna. Nikt ich nie zna. Ja je poznam, jak ty mi je powiesz. Mój duch wespół z Duchem Świętym świadczy, że dzieckiem Boga jestem. Nie można nie mieć pewności zbawienia. Kiedy oddałeś Jezusowi swoje życie, to w tobie jest pewność zbawienia. A wiesz dlaczego? Dlatego, że zamieszkał w tobie stały szalom Jezus Chrystus. Jezus Chrystus to niezmienny Bóg. On się nigdzie z ciebie nie wybiera i chce cię wewnątrz ciebie prowadzić. On chce cię prowadzić. Jaki masz stosunek, przyjaciele, to bardzo ważne poselstwo. Jaki masz stosunek do prawdy, którą słyszysz? I jaki masz stosunek do namaszczenia? Jaki masz stosunek do prawdy i jaki masz stosunek do namaszczenia? Czy po prostu od tak sobie wychodzisz stąd i powracasz z powrotem do tego samego stanu? Jeśli tak, to trzeba pokutować. Ojcze, przepraszam cię. Przepraszam cię za bunt. Przepraszam cię, że w ogóle mam, w ogóle, że ja w ogóle tak sobie postanawiam żyć jak chcę. Ten, kto żyje jak chce, nie wytyczy żadnego kierunku. Żadnego. Kiedyś taka kobieta przyszła do światowej sławy wstawienniczki i wychodząc od niej powiedziała, będę się o ciebie modliła. Ona mówi, chwileczkę, czy tak ci powiedział Pan? No nie, wiesz, będę się o ciebie modliła. Czy tak ci powiedział Pan? Nie, bo będę się o ciebie modliła. Nie, módl się o mnie tylko wtedy, kiedy usłyszałaś to od Pana. Kiedy nie usłyszałaś tego od Pana, nie módl się o mnie. Ja tego nie chcę. Rozumiecie wagę? Wagę wewnętrznego człowieka, wagę namaszczenia, które jest w nas, nie prowadzą nas kolejne losy, ale słuchamy głosu swego Pana Boga. Czy ty go rozpoznajesz wewnątrz siebie? Czy ty go rozpoznajesz? Oczywiście w tym się błądzi. Ja nie mówię, że od razu się jest idealnym w tym, że my rozpoznajemy i od razu wszystko robimy tak, że jest super. Ja też błądziłam, chociażby w sytuacji z Bogdanem, tak? Duch Święty do mnie mówił zupełnie inne rzeczy, tak? Ale ja jeszcze nie umiałam tego rozpoznawać. Czułam to tylko przez uczucia. Jest mi źle, w ogóle mówię, kocham człowieka, rozumiecie? Jest bliski mojemu sercu, ale z zewnątrz usłyszałam jakąś informację. B, katolik, tutaj we mnie coś się jara, rozumiecie? Z zewnątrz jakaś strzała. B, katolik jest B. Ale kiedy zrozumiałam to, że w ogóle to jest ważne. Krzysio wczoraj powiedział, to coś. Wielu do zabolało, jak to coś? Ja to nazwę, Jezus Chrystus. Lew z pokolenia Judy, który nie śpi i nie drzemie. Rozumiecie? Ja wielokrotnie czuję tak, że mogłabym tutaj fruwać. Ale to namaszczenie, które uwalniamy, ono nie jest tak po to, żeby, rozumiecie? Jaki masz stosunek do tego, co się dzisiaj tutaj działo? Jaki masz do tego stosunek? Czy przejdziesz z powrotem obojętnie, czy to namaszczenie, które dzisiaj zostało uwolnione, tak? Ono coś zmieni. Powiem ci, kiedy zmieni. Kiedy ty podejmiesz decyzję. Kiedy ty podejmiesz decyzję, że powiesz, ojcze, ja uważam to za święte. To, co tutaj dzisiaj miało miejsce, to są święte rzeczy. Tak? I będę je czcić. I będę się z nimi obchodzić, jak z samym tobą.
Ponieważ to Chrystus przychodzi, Chrystus rozdaje, Chrystus wyposaża. Tak? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Zadaj sobie to pytanie. Wiecie, że jeśli my nie zaczniemy robić pewnych rzeczy, tak? To Bóg znajdzie sobie inne naczynie. Wiecie, znacie taką zasadę? Że On jest z nami, ale nigdy nie będzie za nami biegał. Nigdy nie będzie za nami biegał. To namaszczenie, które jest na nas, jest w stanie odpalić służby. Jest w stanie odpalić służby. Nie tylko tak, żeby sobie siedzieć i po prostu coś tam sobie drobić. Służby jesteśmy w stanie odpalić. Rozumiecie? Rozumiecie to? Ja marzę i pragnę, aby takich jak my było więcej. Niech armia będzie takich ludzi. Ale żeby tak było, to musimy czcić to namaszczenie, które jest tu. Ojcze, ja w ogóle uznaję to za święte. To jest święte. Tak się będę z tym obchodzić. Ostatnio takie słowo dostałam, mówię, dlaczego szubrawe dusze są namaszczone? Mówię, szubrawe duszy. Czemu? Bo temu, komu więcej darowano, ten bardziej miłuje. Temu, komu więcej darowano, ten bardziej miłuje. Ale mówię teraz do wszystkich szubrawych dusz. Bierz się za swoją duszę. Bierz się za swoją duszę. Napisałam taki artykuł. Możesz być namaszczony, ale jeśli nie będziesz zmieniał swojej duszy, to będziesz jak strach na wróble. To będziesz jak strach na wróble. Po prostu wiesz, twoją łapkę tylko będę brała i będę robiła tak. Ku uzdrowieniu. Rozumiecie? Nie tak nie chcę. Ja tak nie chcę i nikt tak nie chce. Przyjaciele, kiedyś, oczywiście cały czas mówię o wewnętrznym namaszczeniu i o przekonaniu, które jest w nas. Chcę ci powiedzieć, że to jest dla ciebie skarb. To jest twój skarb. Musisz o to dbać. To jest moje. Nie puszczę. Mój Jeszua mieszka we mnie. On do mnie mówi. Ja sobie to zapisuję. To jest dla mnie cenne. Bardzo ważne jest, co robisz z tą prawdą, która cię dziś uderza. Bo jeśli dziś nie podejdziesz do niej w sposób prawdziwy, to ona jutro będzie słabsza. Pojutrze będzie jeszcze słabsza. A być może w niedzielę już w ogóle o niej nie będziesz pamiętał. Dziś Bóg do ciebie przyszedł z jakąś prawdą. Jeśli nie zrobisz tego, jutro to będzie słabe. Pojutrze jeszcze słabsze. A gwarantuję ci, że w środę możesz już o tym nie pamiętać. Jaki masz stosunek? Kiedyś pochorowałam się bardzo, miałam taką chorobę skóry. Jak czytałam o trądzie, to myślałam, że mam trąd. Nie jestem w stanie tego opisać. Miałam rany, takie coś takiego karbowanego miałam na skórze. I czytałam, Hioba kazali mi czytać. Hiob się drapał szyszką, jakąś skorupą, a ja miałam w domu szyszkę w koszyku. I że brzydziłam się drapać tego, wiecie, palcami, to drapałam się tą szyszką. Drapałam się tą szyszką, to był początek naszej drogi, a która modlitwa to jeszcze była taka, ojcze, w ogóle niech to spadnie na mnie, ale dobrze, że ojciec jest dobry i nigdy na niego nie spadnie. Rozumiecie? Bo byśmy się drapali obydwoje, taki byłby skutek tej modlitwy. Sytuacja wyglądała tak, że spotkałam się z człowiekiem, który po raz pierwszy pomodlił się o mnie z perspektywy tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Po prostu podeszłam do niego, położył na mnie ręce, kazał wszelkim złym duchom opuścić ciało, związał wszelką chorobę. Ale wiecie, ja czułam, że coś się wydarzyło, tak? Przede wszystkim byłam zaskoczona tą modlitwą, ale potem podszedł do mnie człowiek, o którym wszyscy mówili, że jest prorokiem i powiedział do mnie tak. Mam takie przekonanie od Pana, że musisz się wykąpać w musztardzie. A ja znam mojego Boga. A ja znam Jeszua. Ja wiedziałam, że to jest prawda, że mówi do mnie Duch Święty. Rozumiecie? Dla wszystkich to był absurd. Straszna choroba. Wracamy do domu. Biorę słoik musztardy serebskiej. Wrzucam ją do wody. Rozdegadzam, żeby musztarda się fajnie rozeszła. Wchodzę, zanurzam się 3 razy i wychodzę całkowicie zdrowy. I wychodzę całkowicie zdrowy. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo wobec tego, co jest wewnątrz ciebie. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi.
osobiste spotkanie Jezusa twarzą w twarz. Twarzą w twarz. Wypełnia cię swoim świętym duchem? Przebacza ci grzechy? Tak? I od tego momentu rozpoczyna się nowa przygoda. Nie mówi do ciebie system tego świata, ale mówi wewnątrz ciebie, do ciebie, twój Jeszua. I to jest skarb. I to jest skarb. Chcę was z tym zostawić, przyjaciele. Chcę was zostawić z tym, że on po prostu jest osobą. Nie ograniczaj go nigdy do takiego miejsca, że wiesz, pójdę do człowieka, zobaczę, co mi powie człowiek. Człowiek ci powie jakąś zasadę. Kiedy przyjdziesz do mnie, to ci powiem jakąś zasadę. Jeśli Duch Święty nie objawi mi szczegółowo twojej sytuacji, to ci powiem zasady. Ale kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie, tak? To on stworzył w tobie nowe parametry. On stworzył w tobie parametry do tego, abyś ty go słuchał. Pierwsza informacja Boga do Izraela. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Amen.